Przede wszystkim o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o tym, jak poprawić funkcjonowanie naszego mózgu. Dlaczego? Bo to jest jeden z naszych największych narządów. Mało tego, to jest narząd, który wszystkim kieruje. To jest zarząd naszego organizmu, to jest właśnie takie centrum przewodniczące. Od tego, jak będzie funkcjonować, będzie zależało, jak będzie funkcjonował cały nasz organizm. Ja się nazywam Natalia Samarec, od ponad 20 lat interesuję się medycyną naturalną, suplementacją, żeby pomóc sobie, swoim bliskim. Od wielu lat też jestem wykładowcą, szkoleniowcem, bo chcę się dzielić tą wiedzą. Wiedza jest niesamowita, jeżeli chodzi o to, jak sobie pomóc. Niestety bardzo często jest tak, że kiedy my, no nic nam nie dolega specjalnie i nie poszukujemy tej wiedzy, to my nie znamy nawet podstawowych rzeczy, jak sobie pomóc w sytuacji nagłej. My od razu lecimy do apteki, od razu kupujemy jakieś środki farmakologiczne, które, no dobrze, jeżeli się okażą skuteczne, ale bardzo często mają skutki uboczne, to wszyscy o tym wiedzą, ale bardzo często my też stosując jakieś leki, zamiast tego, żeby sobie pomóc, szkodzimy. Nie tylko poprzez te skutki uboczne. Szkodzimy poprzez to, że my nie rozwiązujemy problem, my tylko usuwamy objawy, my usuwamy symptom. Można tu nawet na przykładzie tego bólu, o którym dzisiaj już wspominaliśmy, na przykładzie nawet bólu głowy. Nam boli głowa, my łykamy tabletkę, już bólu nie czujemy i uważamy, że problem jest rozwiązany. Problem nie jest rozwiązany, jeżeli nie wiemy, dlaczego ten ból nastąpił i nie usunęliśmy prawdziwej przyczyny, bo może później się okazać, że problem, który jest nierozwiązywany, jakaś choroba, która jest nieleczona, ona się pogłębia i rozwija się już bardzo poważny stan chorobowy, a właśnie można było czasami zapobiec pewnym schorzeniom, pewnym zmianom w naszym organizmie, jeżeli tylko wiemy, co trzeba zrobić w takich sytuacjach w sposób naturalny. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o naturalnych sposobach. I teraz, co sprzyja poprawie pamięci i zdolności skupienia uwagi, przy tym sprzyja nie na tak niechwilowe daje rezultaty, tylko takie długoterminowe. Przede wszystkim to jest dotlenienie. I dotlenienie na różne sposoby. To może być dotlenienie w taki sposób, że my najwięcej znajdujemy się na świeżym powietrzu, że my wykonujemy specjalistyczne ćwiczenia oddechowe, dotleniając cały organizm, dotleniając mózg, ale oczywiście też takie zabiegi jak tlenoterapia hyperbaryczna, gdzie organizm, gdzie nasza krew, ona wysyca się tlenem i dostarcza ten tlen do każdej komórki naszego organizmu, dodatkowo usuwając wszystkie stany zapalne. I z takich terapii jak najbardziej warto stosować. My akurat wczoraj byliśmy w Częstochowie w takim gabinecie, można tak powiedzieć, albo jak Jola to nazwała, Akademia Zdrowia. Tam też jest taka komora hyperbaryczna, bardzo fajna, także to są teraz bardzo dostępne zabiegi, jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, jak najbardziej można z tego skorzystać. Kolejna rzecz to jest nawodnienie organizmu i o tym trzeba pamiętać, bo nawodnienie organizmu, nawodnienie mózgu, w ogóle wszystkich naszych komórek, bo to z wodą do organizmu, do komórek dostają się składniki odżywcze, jak również z wodą z organizmu wydalają się wszystkie toksyny. Sen. O snu wspominaliśmy, że kiedy śpimy, nasz organizm bardzo fajnie odpoczywa, natomiast nasz mózg nadal pracuje, funkcjonuje, segreguje informacje, zarządza pozostałymi narządami, kieruje naszymi hormonami. Nasz mózg cały czas pracuje i on cały czas potrzebuje dobrego snu, dobrego relaksu i dobrego odżywiania. Jola napisała, mózg odżywiają orzechy. Zgadza się, jak najbardziej. Orzechy są nam wskazane i o tym będziemy mówili przy diecie, właśnie przy zbilansowanej, prawidłowej, natomiast za chwilę na niej troszeczkę bardziej się skupimy. Ćwiczenia fizyczne, bardzo istotne. Ktoś może powiedzieć, co mają fizyczne ćwiczenia wspólnego z pracą mózgu, bo przecież nie mięśni powinniśmy trenować, natomiast no, nasz organizm jest całością. Kiedy my ćwiczymy, my bardzo mocno dotleniamy organizm, my bardzo mocno poprawiamy krążenie. Wtedy jest też poprawione, wyregulowane krążenie w naczyniach mózgowych i wtedy zupełnie inaczej funkcjonujemy, zupełnie inaczej możemy pracować. I ćwiczenia umysłowe. O tych ćwiczeniach umysłowych troszeczkę więcej Wam teraz powiem. Co to są za ćwiczenia umysłowe?
Na pewno wiecie, co się poleca osobom starszym: rozwiązywanie krzyżówek, różnego rodzaju zagadek logicznych, gry planszowe różnego rodzaju, jakieś gry w skojarzenia, tworzenie różnego rodzaju historyjek. Na temat tych historyjek można byłoby bardzo długo mówić, no akurat dzisiaj po prostu mamy inny temat, ale rzeczywiście to bardzo pomaga i warto sobie coś takiego zastosować, jeżeli ktoś ma problemy z zapamiętywaniem. To jest bardzo fajna zabawa, kiedy my po prostu wizualizujemy, można powiedzieć wymyślamy, bawimy się w dziecko, wymyślamy, składamy sobie bajki, łącząc różne przedmioty, wydawałoby się między sobą nie łączące się, w takie różne opowieści. To bardzo fajnie trenuje nasz mózg. No tu też mamy taki komunikat, medytacja bardzo fajnie oczyszcza mózg, jak najbardziej, bo medytacja to jest właśnie pewien rodzaj relaksu i jest wskazana. Uczenie się na pamięć wierszy, numerów telefonów, listy zakupów, po prostu uczenie się na pamięć. Zobaczcie, zwróciliście uwagę, że aktorzy bardzo długi czas mają sprawny umysł i mają bardzo dobrą pamięć, bo oni zawodowo uczą się cały czas swoich ról na pamięć i to bardzo pomaga, to bardzo stymuluje. My niestety w swoim życiu no, uczymy się jakichś tam wierszyków w szkole, później jeszcze na studiach, no bo trzeba coś wykuć, żeby później to zdać, zaliczyć, ale zwykle to jest na zasadzie nauczyłam się, zaliczyłam, zapomniałam. No ale w życiu ten mózg trzeba trenować, także jak najczęściej trenujcie ten mózg i nieważne jaką informację będziecie zapamiętywać, jaką informację będziecie przekazywać, no nawet na temat zdrowia, takie fajne informacje, które gdzieś uzyskaliście, to później ich przekazujcie, uczcie się tego, bo to jest potrzebne Wam i możecie jeszcze dodatkowo pomóc swoim ludziom bliskim i znajomym. Uczenie języków obcych albo uczenie się gry na instrumentach muzycznych też bardzo, bardzo pomaga. Natomiast zobaczcie, co jest istotne przy treningu też mózgu, bo z jednej strony mózg trzeba trenować, a z drugiej strony nie można go też przetrenować, nie można go też bardzo mocno obciążyć, bo to, co mówiliśmy z Wami, kiedy mówiliśmy o wielozadaniowości, kiedy ktoś wykonuje kilka zadań naraz, to nasz mózg jest przeladowany i on potrzebuje odpoczynku, on wtedy przestaje dobrze funkcjonować i żeby do tego nie dopuścić, to trzeba robić tak, jak robią sportowcy. Kiedy oni trenują mięśnie, po bardzo intensywnym treningu oni robią małe przerwy. I nam trzeba nauczyć się dokładnie to samo robić w stosunku do swojego mózgu. I jest takie bardzo fajne ćwiczenie, które Wam chcę dzisiaj przedstawić. Ćwiczenie, które pomoże nie tylko osobom, które mają problem z koncentracją, pamięcią, a ćwiczenie, które trzeba nauczyć się nam wszystkim robić, jeżeli my pracujemy bardzo intensywnie, szczególnie pracujemy właśnie umysłowo, siedzimy przy komputerze lub przy jakichś papierach, no nawet jeżeli chodzi o pracę taką na nauczycielską, kiedy ktoś sprawdza jakieś zeszyty, przez długi czas jest skupiony, albo po prostu uczymy się czegoś, dotyczy to przede wszystkim studentów, koniecznie wykonać, nauczyć się takie proste zadanie, zadanie, które się nazywa przerwa, przerwa ćwiczenie DNP. Trzy duże literki, dotlenić, nawodnić i przełączyć. DNP. Jak to ćwiczenie wygląda? Przede wszystkim jego sens polega na tym, że trzeba skupić się na odczuciach i oddechu, trzeba dotlenić i nawodnić nasz mózg, tak jak sama nazwa wskazuje, i trzeba przełączyć mózg z pamięci krótkotrwałej na pamięć sensoryczną. Pamiętacie, to na samym początku Wam powiedziałam o trzech rodzajach pamięci. Ta sensoryczna to jest taka, która jest oparta o nasze uczucia, o nasze zmysły i teraz Wam wytłumaczę, jak to ćwiczenie polega. Po jakieś 30-45, po godzinie pracy trzeba zrobić sobie przerwę. Wystarczy, że to będzie 2-3 minutki, to nie chodzi o jakieś długie ćwiczenie. Natomiast na te 2-3 minuty trzeba wstać zza biurka, jeżeli my akurat pracujemy przy komputerze lub przy jakichś książkach. Trzeba przejść się chwilę, parę kroków, nawet do innego pokoju, do kuchni, żeby wziąć szklankę wody. Właśnie, trzeba koniecznie wziąć szklankę wody, bo nam trzeba organizm nawodnić. To może być woda, to może być sok, to może być herbata. Natomiast oczywiście woda to jest najlepiej. Natomiast w tym ćwiczeniu my skupiamy się
na tym, co mamy w ręku, na to, co pijemy. Patrzymy, jakiego koloru mamy nasz napój. Patrzymy, próbujemy, jaki jest na smak i skupiamy się. Skupiamy się na smaku, skupiamy się na temperaturze, skupiamy się na swoich odczuciach. Pijemy tą wodę, pijemy ten płyn, który mamy. Możemy też zamknąć oczy na chwilę, żeby nie myśleć o tym, co przed chwilą robiliśmy, o tych swoich zadaniach, na które, od których odeszliśmy na te 2 minutki, tylko skupiamy się na czymś zupełnie innym. Właśnie włączamy tą pamięć sensoryczną. Bardzo fajnie, jeżeli możemy to zrobić na zewnątrz, tam gdzie jest świeże powietrze, wyjść na balkon albo po prostu otworzyć okno i stać przy oknie, gdzie jest świeże powietrze, jeżeli taka opcja wchodzi w grę. Natomiast jeżeli to nie jest możliwe, że jesteście gdzieś w pracy, no i nie ma takiej możliwości, gdzie świeżym powietrzem poddychać, to wystarczy zrobić po prostu ćwiczenie oddechowe. Pamiętacie, na jednym z naszych wykładów mówiliśmy o ćwiczeniu oddechowym, które się nazywało 4-7-8. Pamiętacie? Kiedy na 4 sekundy robimy wdech, przez 7 sekund zatrzymujemy oddech i przez 8 kolejnych sekund wydychamy. Takie ćwiczenie też parę razy można zrobić. Jeżeli ktoś go nie pamięta albo nie był wtedy na naszym wykładzie, to Wy możecie u mnie na kanale na YouTubie znaleźć to ćwiczenie. Ono było przy wykładzie o wyciszeniu układu nerwowego. To było spotkanie na temat stresu i dobrego snu. To tam możecie sobie jeszcze to przeglądać. I zobaczcie, co powinniśmy zrobić. Dotlenić, pooddychać świeżym powietrzem lub zrobić ćwiczenie oddechowe, nawodnić, wypić szklankę wody, soku lub herbaty i przełączyć, to znaczy nasz mózg skoncentrować się na uczuciach sensorycznych. Bardzo fajnie, że te wszystkie ćwiczenia też oddechowe będziemy wykonywać z zamkniętymi oczami i skupiamy się wtedy na oddechu. Bardzo fajnie to pomaga. Zobaczycie, jak nauczycie się regularnie to robić, Wasza wydajność pracy Waszego mózgu znacznie się zwiększy. To jest bardzo proste ćwiczenie, łatwe i mam nadzieję, że jest zrozumiałe. Jeżeli jest zrozumiałe, napiszcie tak. Jeżeli macie jakieś pytanie, to jak najbardziej możecie mi napisać, też Wam podpowiem, co z tym ćwiczeniem jest jeszcze niezrozumiałe, to wyjaśnię.